celebrating our differences for 41 years. Chin Radio and Television International. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia, które, o czym z satysfakcją informujemy, już od kilku miesięcy mogą Państwo oglądać również na stronie internetowej naszej Credit Union. Dzisiejszy program rozpoczniemy wiadomościami z Polski przygotowanymi przez telewizję Trwam. Jest porozumienie celników z rządem. Przedstawiciele służby celnej niespodziewanie zgodzili się na rządowe propozycje. Bez efektów natomiast zakończyły się rozmowy kierownictwa resortu edukacji z nauczycielami. Oświatowe związki zawodowe zapowiadają jednak, że na dzisiejszym spotkaniu nie poprzestaną. Po wczorajszym zerwaniu negocjacji w Ministerstwie Finansów, za co odpowiedzialnością obie strony przerzucały się wzajemnie, wydawało się, że do zgody jest dalej niż na początku rozmów. Więc to jest przekłamanie do potęgi entej. Jeżeli chodzi o emerytury, no to już całkowicie odrzucone. Pan premier niestety mamił nas. Dziś było już inaczej. Pierwszą dobrą wiadomością, nie tylko dla rządu, była decyzja transportowców o dalszym zawieszeniu blokady miast. Powód? Do pracy stawiło się dziś więcej celników niż wczoraj, mimo fiaska rozmów z rządem. Odprawy ruszyły, a kolejki na przejściach zaczęły topnieć. Odblokowanie granic to kwestia godzin, twierdzi Jarosław Jakoniuk z Komitetu Protestacyjnego Pracowników Transportu Drogowego. Uważam, że jeszcze ta doba nie rozładuje całkowicie korki, jeżeli celnicy będą tak pracowali jak w ostatnią dobę. W mediach pojawiły się spekulacje, że na celników były wywierane naciski, by powrócili do pracy. Sugerowano też, że szefowie związków zawodowych stracili poparcie zwykłych funkcjonariuszy. Barbara Smolińska z Porozumienia Białostockiego zaprzecza. To, że udrażnione są granice, jest wyraz tego, że funkcjonariusze celni podchodzą bardzo poważnie do całej sytuacji. Czyli mają na względzie nie tylko swoją sytuację, ale także całej gospodarki, społeczeństwa i tych, którzy bezpośrednio byli skrzywdzeni tym, że rząd nie podjął konstruktywnych działań. Nie dość, że celnicy zaczęli dziś wracać do pracy, to na dodatek ich przedstawiciele nieoczekiwanie zaakceptowali odrzucone wczoraj propozycje rządu. Największą ofiarą tych rozgrywek stali się kierowcy i właściciele firm transportowych. Według obliczeń Tadeusza Wilka ze Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych koszt postoju ciężarówki to dziennie 300 euro. Odszkodowania za te straty domagać się będą przewoźnicy od Ministerstwa Finansów. Ale celnicy to nie jedyne zmartwienie rządu. Dziś kolejna runda rozmów nauczycieli z Ministerstwem Edukacji Narodowej dotycząca podwyżek płac w tym roku. Zdaniem przedstawicieli związków zawodowych działających w oświacie negocjacje są w punkcie wyjścia. Jest wola współpracy wszystkich organizacji związkowych działających w oświacie na rzecz środowiska oświatowego. Protesty pracowników budżetówki skłaniają rząd do poszukiwania innych metod ułatwienia sobie życia. Według zapowiedzi polityków PO trwają prace nad zmianą ustawy o związkach zawodowych. Wojciech Jaranowski z Nauczycielskiej Solidarności komentuje to krótko. To wybieg. Rząd już nie radzi sobie z protestami. Więc zaczyna walkę z centralami związków zawodowych, ze działaczami związkowymi, bo te projekty godzą również w działaczy związkowych, a więc i w swobodę zrzeszania się związkowców, a więc jest to uderzenie w środowisko nie tylko związkowe, ale pracownicze. Dziś premier planom takim zaprzecza. Nie jest w naszym planie dzisiaj zmiana ustawy o związkach zawodowych. Sam widzę wiele wad w tej ustawie. To są przede wszystkim te punkty, które powodują, że dzisiaj mamy do czynienia z niezwykłą mnogością związków zawodowych, co zmniejsza rolę głównych central związkowych. Wygląda na to, że wyjątkowo łagodna zima dla obecnego rządu tylko za oknem. W kolejce poobiecane przed wyborami radykalne podwyżki już ustawiają się listonosze, pracownicy ZUS-u i muzealnicy.
pielęgniarki znów odchodziły od łóżek pacjentów. To reakcja na brak podwyżek ze strony dyrektorów szpitali. Pielęgniarki strajkowały w Łodzi, Zgierzu i Łęczycy. Na cały dzień od łóżek odeszły dziś siostry z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Pielęgniarki domagały się podwyżek płac o 600 zł. Tymczasem dyrekcja szpitala proponowała im średnio 200 zł. Normalnie pracowały pielęgniarki m.in. na onkologii, dializach, kardiologii, OIOM-ie, oddziale noworodkowym, bloku operacyjnym, ale tylko przy operacjach zagrażających życiu. Na innych oddziałach chorymi podczas protestu opiekowały się pielęgniarki oddziałowe, lekarze i ordynatorzy. W wojewódzkim szpitalu w Przemyślu protest potrwał jedynie 3 godziny, ale codziennie ma być wydłużany o kolejną godzinę, jeśli pielęgniarki nie dojdą do porozumienia z dyrekcją szpitala. Siostry domagają się 1200 zł podwyżki. Do protestujących w całym kraju dołączyły też pielęgniarki i położne ze szpitala powiatowego w Łęczycy. Znów gorąco na linii Pałac Prezydencki, Kancelaria Premiera. Donald Tusk twierdzi, że prezydent nie powinien i nie ma prawa wzywać ministrów. W odpowiedzi sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, Michał Kamiński, zarzucił premierowi nieznajomość prawa i konstytucji. Kancelaria pana prezydenta i pan prezydent nie powinny, nie ma takiego prawa, aby wzywać ministrów. Nie mogę się na to zgodzić i nie zgodzę się na to, aby interes polityczny jednej z partii opozycyjnych znajdował orędownika w Pałacu Prezydenckim i żeby polegało to na blokowaniu czy utrudnianiu pracy polskiego rządu. Ja chcę państwu powiedzieć, że w ramach naszej polityki utrzymywania dobrych stosunków z panem premierem i zakładamy, że to być może nie zła wola pana premiera, ale być może jego otoczenie skłania go do nieroztropnych wypowiedzi na tematy prawne. Ja chcę przypomnieć, że z całą pewnością za potrzebem złych doradców, a nie ze swojej własnej złej woli, pan premier jeszcze 2 tygodnie temu twierdził, że nie musi odpowiadać na pytania prezydenta, podczas gdy przepis prawa mówi wyraźnie, że premier na te pytania odpowiadać musi i w rezultacie słusznie premier się do tych przepisów dostosował. Rząd zamierza kontynuować reformę administracji publicznej. Powołano członków Komisji Wspólnej Rządu i Samorządów. Rząd zabiera się za reformę administracji. Dziś przy wspólnym stole zasiedli przedstawiciele rządu i samorządu. Stronę samorządową w komisji reprezentują przedstawiciele ogólnopolskich organizacji i jednostek samorządu terytorialnego. Unii Metropolii Polskich, Związku Województw RP, Związku Miast Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich RP. Główny cel to decentralizacja władzy. Premier Donald Tusk uzasadnia to tym, że samorząd terytorialny jest w stanie szybciej reagować na potrzeby społeczności lokalnych niż rząd centralny. Rząd liczy, że reforma wzmocni znaczenie samorządu terytorialnego, w tym także umocni jego podstawy majątkowe. Dzięki temu wspólnoty lokalne i regionalne będą mogły skuteczniej decydować o swoich sprawach. Szczególnie dotyczy to oświaty czy ochrony zdrowia. Reforma ma służyć także przywróceniu właściwej roli służbie cywilnej i ulepszeniu pracy centrum rządowego. Jednym z pierwszych zadań komisji będzie komunalizacja lub prywatyzacja majątku Agencji Mienia Wojskowego. W Sejmie trwają też prace nad samorządową ordynacją wyborczą. Rząd chce zaproponować wprowadzenie okręgów jednomandatowych oraz bezpośredni wybór starostów. PiS żąda zawieszenia Krzysztofa Bondaryka w pełnieniu funkcji szefa ABW do czasu wyjaśnienia wątpliwości, jakie powstały wokół jego osoby. Prasa donosi o niejasnych sprawach z jego przeszłości. Dzień dobry, panie pośle. Panie pośle, o co pan zapyta dzisiaj pana Bondaryka? Nie mam pojęcia, o co będziemy go pytać. Odpowiedzi jak ognia unikał poseł Platformy Obywatelskiej Konstanty Miodowicz. To przecież jego partia powołała Krzysztofa Bondaryka na szefa ABW. Wcześniej także z nadania PO Bondaryk przez 2 lata był jednym z ekspertów sejmowej speckomisji. Był doradcą komisji, tak jak podkreślam, i wtedy nie było żadnych zarzutów. No, tłumaczy Bondaryka inny członek PO, Marek Biernacki, a wątpliwości jest sporo. Pojawiły się doniesienia, że brat szefa ABW jest zamieszany w sprawę z połowy lat 90. przemytu 700 kg złota z Belgii na Białoruś i do obwodu kaliningradzkiego.
Według informatorów Gazety Rzeczpospolita nie byłoby to możliwe bez wsparcia służb specjalnych. Media przypominają, że w tym czasie to właśnie Krzysztof Bondaryk stał na czele delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Białymstoku. Jeżeli jest prawdą, że jego brat był zamieszany w aferę przemytniczą, przemyt złota zdaje się do okręgu kaliningradzkiego, to po prostu nie dotykając i w żadnym wypadku nie formułując negatywnej opinii o samym panu Bondaryku, naraża bezpieczeństwo państwa wtedy, gdy on pełni funkcję szefa służby, bo jest po prostu podatny chociażby na szantaż bądź różnego innego typu naciski. Podkreśla poseł PiS Antoni Macierewicz i choć jego partia w speckomisji nie ma przedstawiciela, to były szef służby kontrwywiadu wojskowego i tak wie, jak tłumaczył się dzisiaj Krzysztof Bondaryk. Chyba mówił to, co zawsze powtarzasz, że ta sprawa jego nie dotyczy. Wszystko, co nie, do powiedzenia powiedziałem komisji. Enigmatycznie odpowiadał Bondaryk po opuszczeniu pomieszczenia sejmowej speckomisji, ale członkowie komisji, jak jeszcze przed posiedzeniem zapowiadał jej szef Janusz Zemke, nie bardzo mieli ochotę pytać o szczegóły. Zapytamy się, co pan generał o tym sądzi, ale ja odpowiem tak ogólnie. Tymczasem PiS uważa, że powołanie Bondaryka na szefa ABW odbyło się niezgodnie z konstytucją, bo Donald Tusk nie poczekał z decyzją o nominacji na opinię prezydenta. Doszło do rażącego naruszenia prawa przy powołaniu Krzysztofa Bondaryka na szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I w związku z tym, że w ogóle ten spór pomiędzy premierem a prezydentem powinien rozstrzygnąć Trybunał Konstytucyjny. Według polityków Prawa i Sprawiedliwości została naruszona konstytucja, procedura administracyjna i przepisy ustawowe o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbie Wywiadu Wojskowego. A ponieważ naruszenie dotyczyło urzędu prezydenta, działanie premiera podważyło zaufanie do urzędników i państwa polskiego. PiS uważa, że jedynym wyjściem z tej sytuacji jest odwołanie szefa ABW Krzysztofa Bondaryka. Chrześcijańska jałmużna powinna być darowana w ukryciu, napisał w orędziu na Wielki Post papież Benedykt XVI. Ojciec Święty przestrzega też, aby wierni, wypełniając dobre uczynki, nie zabiegali o korzyści osobiste czy poklask. Całe tegoroczne orędzie Ojca Świętego poświęcone jest jałmużnie. Ewangeliczna jałmużna jest konkretnym wyrazem miłosiernej miłości, cnoty teologalnej, która wymaga wewnętrznego nawrócenia się na miłość Boga i braci, pisze papież. Benedykt XVI zaznacza, że jałmużna jest praktyką ascetyczną, pozwalającą uwolnić się od przywiązania do dóbr ziemskich. Ojciec Święty zaznaczył, że katolicy z jeszcze większym zaangażowaniem powinni dzielić się swymi dobrami w krajach, gdzie większość ludności stanowią chrześcijanie, i podkreślił, że przyjście im z pomocą nie jest bardziej aktem miłosierdzia, lecz wymogiem sprawiedliwości. Papież podkreśla, że naszymi uczynkami powinna kierować miłość. Ilekroć z miłości do Boga dzielimy się naszymi dobrami z potrzebującym bliźnim, zawsze doświadczamy, że pełnię życia rodzi miłość i że wszystko zwraca się jako błogosławieństwo w postaci pokoju, wewnętrznego zadowolenia i radości, zaznacza Ojciec Święty.